Panie trenerze, no ta piękna przygoda z Pucharem Kontynentalnym dobiega końca. Tak na gorąco, czego pana zdaniem zabrakło, żeby awansować do finału? Tak všechny ty maše byly tak jakoby vyrovnané, jo? Ale tutaj nevystarčí tylko válka, k tomu je potřebné umětnosti, umět střelit branku, zagrat bardzo dobře v koncu těch mačích taktičně, no a to nám na tom požomě brakovalo. Dlatego jsme nezrobili punkty, nezrobili jsme ani zvíčenstvo a v to, co jsme ufali, se neudalo. Na pewno nie brakowało walki i determinacji. Dziś na pewno drużyna pokazała charakter, ale trochę chyba szwankowała gra w przewagach, błędy w obronie, no i trochę wykończenia chyba. No to gadam, to jest wszystko podsumowane w tym, zagrać dobrze taktycznie w końcu mecza, bo tam było widocznie, żeśmy tracili dwa mecze, pierwszy mecz a ostatni. A co se týče těch branek, no tak s tím máme za vše problém. Jo? My si zrobíme okazie, ale střelit branku je dla nás trudné. Ale na pewno byla to dobrá lekce před Pucharem Polski i walką o mistrzostwo Polski. Tak, dla nás teďka jsou następné cíle a na to se musíme přigotovat trošičku jináče, jak jsme se přigotovali. Tutaj bylo vidět, že po straně kondice tam není problém. Jo? Je problém plně se koncentrovat v koncích mačů, kdy je to třeba o jednu branku, umět se i dobře ustalit prostřel, jo, aby tam byly ty celné podání, aby jsme odrazu mohli střelit, dlatego, že tutaj bylo vidočné, jak nám všecko, jo, všecko jde za dužo, jo, ta šipkost, tutaj všecko je všecko šipčejší a tady v tom nám brakovala ta kvalita.